Kto zagaja? Ja, nie? Bo ty, to jest mój kanał. Adaś, ja ci od razu to się może nie udać, bo jestem z żoną. Dobra, cicho, chodź. Zaczynamy teraz poważnie. Teraz dawaj. Udajmy, że się lubimy. Dawaj. Na kanale Wujka Czarka witam was bardzo serdecznie osobiście Wujek Czarek i moja piękniejsza połowa, moja żona, wyśniona, wymarzona, Edytka. O matko, ale poleciałeś. Mój agent. Aż się kawę napiję. Właśnie, dlaczego pijesz kawę, Edytko, zamiast espresso? U mnie w programie pije się espresso, najpierw wodę. Wiem, ale ja średnio lubię. Jak się pije espresso? Proszę bardzo, powiedz woda, państwu. A później espresso. Pi, na zdrowie. Mhm. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem sponsorowanym, tak można mówić? Specjalnym, sponsorowanym. Dobrze powiedziałeś, sponsorowanym. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem... Powstał we współpracy z... O! Z firmą MSI. Tytuł dzisiejszego odcinka to są prezenty. Prezenty dla nas, dzieci, na Dzień Dziecka. I ponieważ... no jest jak jest. Edytka jest wychowywana w innym pokoleniu, bo jak Edytka oglądała bajki, to nie wiem, czy wiecie, to ja je już dubbingowałem. Więc powiedz mi, Edytko, co ty lubiłaś dostawać na Dzień Dziecka? No, jak, w ogóle lubiłaś prezenty, czy nie? Mówiłaś, nie, dziękuję, mam wszystko? Nie, nie dostawałam w ogóle prezentów na Dzień Dziecka. No jak nie dostawałaś? Nie, mnie dziecka? Rodzice na Dzień Dziecka brali na lody, nie wiem, jechaliśmy na galaretkę z bitą śmietaną i tak dalej. Nie dostawałam w ogóle... A powiedz, gdzie ty jechałaś na galaretkę z bitą śmietaną, bo ja znam Nową Hutę. Znasz Nową Hutę? I właśnie, no. Do centrum A. To mniej więcej wiem, gdzie. To jest tak, a nie... wiesz gdzie, bo to jest Encek, tam gdzie występowałeś. Nowochódzkie Centrum Kultury. Piękna, wielka scena, wspaniały teatr, moi drodzy. Właśnie, i tam się jeździło na galaretkę. Ja też powiem szczerze, że na Dzień Dziecka to prezentów jako takich nie dostawałeś? Dostawałem. Oprócz tego, że nie dostawałeś klapsa akurat tego dnia? No, to różnie było. U nas to były, jak byłem dzieckiem, pamiętam, robione takie zawody. To był dzień sportowy. Wszystkie imprezy odbywały się, jak była ładna pogoda, tak, na stadionie były NKS Stal Niemiec. Piki. U nas tak samo, na zewnątrz, przed szkołą, no. Czy były takie osiedlowe pikniki z okazji Dnia Dziecka. Ale nie było żadnych takich prezentów. Więc... Prezenty to się chyba bardziej dostawało na komunie. Co dostałaś na komunie? Otóż poleciałeś. No dawaj, no co, no na No ja prezenty dostawałam na urodziny, na przykład. Nie dostawałaś prezentów na urodziny, bydaku? Nie, tak, wiesz co, no urodziny się obchodziło, ale tak zawsze mama mówiła, że urodzin się nie obchodzi, imieniny się obchodzi. Jak przychodziły imieniny, mówi, wiesz, no imieniny się nie obchodzi, urodziny są ważniejsze. Obchodzi. No także było różnie. Ładnie cię robili, bambuko. Myślę, że troszkę mną manipulowali, ale za to jestem im wdzięczny, bo nie zostałem rozpieszczony. Miałem zawsze o czym marzyć, a jak dostajesz prezent, przestajesz marzyć, bo nie, już na, masz... na komunię też raczej nic nie dostałam, bo moi rodzice zawsze mówili, komunia, to trzeba się skupić na czym innym, bo nie na prezentach. Na sakramencie, no, a prezent tak. Nie, no i tam chyba wszyscy dostali rower, a ja nie. Musiałam się skupić na czym innym. Ja na komunię też nie dostałem nic, oprócz kasy, którą tata potem wydał na pożyteczny telefon. Ja na opowiedz! Nie, na komunię nie mogę. Opowiedz! Mówić. Na komunię nie dostałem roweru, nie dostałem zegarka, tak jak dzieci zawsze dostawały, tylko dostałem, wyobraź sobie, no bo ja już to miałem przed komunią, bo już się znałem na zegarku wcześniej, więc tata mi kupił zegarek. No i rower też już miałem, używany, ale miałem, więc po co mi kupować rower? No. I tak... Ale faktycznie było tak, że kiedyś jak coś się chciało dostać, albo coś się spodobało w sklepie dzieciakowi, to było, a po co ci to? No właśnie, dlatego a po co ci to? Przecież to niepotrzebne, no to następne, które leży w domu. No ale królem tych wszystkich, no, współcześnie się dziejących akcji typu Dzień Dziecka, urodziny, komunia, jest jednak prezent, który nazywa się co? Komputer. O to cię chciałem zagaić, dlatego jest tutaj... A czyli tak mnie naprowadzałeś, aż się skapnę. Kurde, ale źle naprowadziłem, ale już jesteś... Powiedziałem, odkryłem karty. Nie wiecie, dlaczego chcę porozmawiać o komputerach? Bo to moje dzieciństwo nie ma nic wspólnego z komputerami, a twoje ma. Dlatego ja tutaj jestem w tym odcinku. Bo chciałem cię zapytać, jak żeby wygląda... Żeby ci pomóc. Nie, po prostu ci dzieciństwo pomagam. Z komputerem. Bo za moich czasów, kiedy ja byłem młodzieńcem już nawet, to był komputer, który nazywał się Odra. Komputer pierwszy w Polsce, lampowy, słuchaj, wielkości naszego domu, który miał, nie wiem, mógł zapamiętać 3 zdjęcia, czy tam 5. Taką miał pamięć zajebistą.
takie wielkie też pule, bo to był analogowy komputer, wiesz, lampowy. Dopiero potem Dolina Krzemowa wymyśliła coś takiego, że krzem ma pamięć i wiesz, i to wszystko... Ale się rozwijasz, dasz mi coś powiedzieć, czy nie? Tak. No bo już o krzemach rozmawiasz. Poszedłeś od dnia dziecka po komputery, po krzemy. No ja mam taki... I Dolinę Krzemową. A ja cały taki... czas się tutaj milczę. Bo moje programy mają rozmach. Ja wiem, że jesteś przyzwyczajony do monologu, a nie dialogu, ale wiesz... Powiedz, jaki ty miałeś komputer. Po pierwsze tak, a propos dnia dziecka, to ten, dostawanie komputerów ma dwie strony. Lepszą i złą. No to ta lepsza. Ta lepsza jest taka, że ja wolę, aby moje dzieci, nasze dzieci, na przykład podczas urodzin czy jakichś uroczystości, zbierały na przykład pieniądze na komputer. Czyli coś jednego porządnego, niż ma mi się po domu, nie wiem, jakieś plastikowe laleczki, nie wiem... No to się pala i się różne, wyrzuca. Tak, które się wyrzuca i się tylko zanieczyszcza środowisko, więc to jest ta dobra strona. Druga strona, ta gorsza, jest taka, że bez przesady, nie? Komputer. No to jest droga sprawa, to jest wyprawa. To jest droga sprawa. No, no tak, ale wiesz, jednak powiedz mi, no bo ty grałaś na komputerze jako dziecko. Ja do dziś, no właśnie. Słuchajcie, przyznam się wam, że ja do dziś mam kłopoty z tym, żeby w coś grać. Grałem kiedyś w Angry Birds, bardzo mnie wciągnęło. Match Masters tam czasami sobie pogrywam. Powiem wam, że ja tych gier mam... A ty, a w jakie gry grałaś? Ja byłam ziomalką, bo ja grałam w gry strategiczne z moimi kolegami. Ja grałam w Heroesa 2, w Heroesa 3, w Heroesa 4. A ta śkiwa tak głową za kamerą. Ja byłam po prostu, wiesz, wymiatałam. Gdyby wtedy był YouTube, to ja bym lody sprzedawała, papierki po tych lodach, nawet te drzazgi sprzedawała z tych patyczków. Taka byłaś dobra? Tak. Ja po prostu byłam... A poza tym ładna i miała wdzięk. Znaczy ma. No wtedy z tą ładnością było różnie, ale generalnie chłopcy mnie lubili za to, że umiałam z nimi grać. Byłam dobra. Ale ja pamiętam, no wiesz, za moich czasów nie było laptopy, tylko były składaki, czyli wiesz, kupowało się osobno obudowę, osobno napęd CD, osobno tam, nie wiem, napęd na płytki, osobno pamięć, osobno kartę graficzną. No i siedzieliśmy po nocach i to wszystko składaliśmy, takie podpinaliśmy. Płytki czarne z Doliny Krzemowej, tak? Nie, takie coś, co się, takie dyskietki się wkładało, tak? No tak, one były różne kolorowe, były też żółte, niebieskie. Ja to miałem same czarne, pamiętam, że takie pudełko kupiłem, jakie ostatnie. No bo ty miałeś prestiżowe. Komputer. Ty mieliśmy nowochódzkie. Jak miałem komputer w domu już i się uczyłem tego komputera obsługiwać, no wiesz, żeby wysłać maila, żeby przyjąć pocztę, wydrukować scenariusz, wiesz, ja takie rzeczy robiłem na komputerze. To też jakaś taka hamowa była, było takie, taka skrzynka, na tym no stał taki... Ona była raczej taki, taka. Zależy jak postawiłaś, mogłaś stawiać tak, a mogłaś stawiać tak. A nie, raczej taka rzeczywiście. Nie, raczej nie bardzo, pazur. Nie, rzeczywiście taka. I tam się tam, był jakiś koszmar. Ja pamiętam, że chciałem być zapobiegliwy i kupiłem zajebistą ilość tych takich tych dyskietek, żeby mieć a na zapas. To bardzo szybko wtedy się zmieniało. Zmieniały się. Tak, bo najpierw były takie duże dyskietki, tak. Później te mniejsze, a potem wyszła płyta CD. I pamiętam, że mi zostały te dyskietki gdzieś. A ja jeszcze pamiętam na przykład system MS-DOS i na przykład było tak, wiesz co to system MS-DOS? No słucham właśnie. Później pierwszy Windows wszedł. Ja się rozwijałam wraz z Gatesem, wiesz. On też się rozwijał. Nie pamiętasz? Gates rozwinął się przy mojej żonie, także spokojnie. Także czekam przelew za te szczepionki. Także... Teraz mamy Gatesa. Ale tak nie, mówią, ale pamiętasz, tak że to był system też. MS-DOS? Nie, nie pamiętam. Nie, ja się na tym w ogóle nie znałem, Edytko. No. Jesteś... Co to jest system MS-DOS? Był. To było taki jeden chyba z pierwszych systemów, przynajmniej dla mnie, które pamiętam, że było dwie niebieskie ramki, wszystko było takie bardzo toporne i można było sobie na przykład dzielić dyski twarde i na tych dyskach twardych można było już gry wygrywać, przegrywać, że one już były na dysku twardym. W tym systemie MS-DOS, a nie na płytach, znaczy nie na płytach, tylko na tych dyskietkach, tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze. Ale na przykład było tak, że to faktycznie bardzo szybko wszystko szło, bo na początku na przykład na jednej dyskietce mogłeś mieć 2-3 gry, a później na przykład było tak, że jedna gra zajmowała 5-6 dyskietek, żeby ją wgrać to najpierw jedną, drugą, trzecią, czwartą i dopiero miałeś... Jak to wszystko rozgrałeś, to dopiero była gra. Wjeżdżam z czymś takim. Kiedy pojawiły się takie... PC-ty to się mówi, tak? Laptopy. Laptopy. No tak, no personalny komputer, nie? No tak. Czyli prywatny, że masz komputer swój. Takie torby były modne, że się wkładało to tak do torby. Ciężkie. Każdy wyciągał. Wszystkie dzieci z krzywymi ramionami. Ciężkie były, to jest lekutkie. Kiedy wjechało, w których latach wjechały takie? Ja pamiętam, że już laptopa chciałem mieć, dlatego że to mi pasowało. Te wielkie to mi jakoś, a to było, mówię, matko, mam jeszcze, wiesz,
pamiętam, że wtedy jeszcze tutaj można było włożyć film i odtwarzać sobie film. Tak, teraz to było już tego fajnie, nie jak ma. Ja podróżowałem. I dobrze, no bo teraz nie musi być, skoro możesz. A wiesz, czemu tego nie. Wiesz, czemu się już nie praktykuje ja tego? Ja wiem czemu. Czemu? Dlatego, że film możesz sobie ściągnąć to momentalnie. Po pierwsze, a po drugie to jest po to, żeby był lżejszy. No bo tak, ten waży tam niewiele ponad kilo. To dawało i wiesz, kilo 300 i chyba. Kilo 300, tak. I to o to chodzi, że każdy dodatkowy sprzęt w środku po prostu waży. No to ważył, ale teraz nie potrzeba wozić ze sobą płyt DVD, żeby zobaczyć film. Naciskasz sobie przycisk i odpalasz sobie film, jaki chcesz, kurczę, i gdzie chcesz, to jest zadżybiste. Ja nie pamiętam tego momentu, kiedy weszły laptopy w ogóle tak do poprzedniego Ja pamiętam, użytku. Już byłem dorosły. No to ja też byłam dorosła i ja dostałam od ciebie pierwszego laptopa chyba. Taki byłem rozrzutny, czy taki zakochany? Jedno i drugie chyba. Ja pierdyka. No samochód a też dostałaś kiedy mi coś kupisz? Dzisiaj możemy pójść na zakupy. Mam wolny wieczór. O właśnie. A, ale wtedy są sklepy zamknięte. Tak się rozmawia z żoną. Zawsze mów, że tak, a potem mówisz, a widziałaś ten taki mema mi przysłał kolega, jak ta para tak patrzą sobie w niebo wieczór i on mówi, patrz, spadająca gwiazda, pomyśl jakieś życzenie. I ona mówi, żebyś wreszcie przestał chlać. On mówi, a nie, to samolot. Strasznie mi się to podoba. A to dobre. Ale wiesz co, oprócz tego, że on jest bardzo lekki, to podobno ma wojskową trwałość i jak przeczytałam, jak o nim czytałam i słuchaj właśnie, i od razu przyszło mi do głowy, głupi pomysł, ja mam same głupie pomysły. Niedobry. Taki, kiedyś były takie challenge, że przejeżdżała ciężarówka po różnych rzeczach. Ale nie, to musi być mocno. Zrobił taki challenge. Nie, ja, słuchajcie, pójdźmy. Sprawdzimy, czy jest faktycznie. I ja tego, wyjadę z garażu przez komputer. Takie, chcecie? To też by jest... Faktycznie sprawdzimy, czy ma wojskową trwałość. Słuchajcie, wy się nie śmiecie, ale takie programy na Discovery albo na Planet. Właśnie też jak byłam dzieciakiem, to takie... Sprawdzamy. To już wtedy były challenge, tak naprawdę, tylko tak... Nienazwane, że przejeżdżali po czymś ciężarówkami. Ale powiem wam, dobrze, nie, podoba mi się, ale powiem ci... Musimy go oddać. Ale tak jest właśnie z tą wojskową trwałością. Kiedyś Bogusław Linda, ja to opisuję w książce, byłbym zapomniał. Boguś Linda miał takie wielkie panoramiczne okno w swoim domu i zamówił szybę kuloodporną. I mu, to wiecie, to jest ileś tam warstw jakiejś specjalnej szyby. Wmontowali mu tę szybę, no i dali mu fakturę. Mówią, panie Bogusławie, ma pan już szybę kuloodporną. A on wziął, przeładował pistolet, bum! I strzelił. I szyba się rozpierdziliła. Mówią, co pan robi? Wie pan, ile to kosztuje? Oni do niego. Mówią, panie, ale to miała być kuloodporna. Jeszcze raz. I tak się podobno, Bogusław tak sprawdzał wszystko, co ma w domu. No, dlatego bardzo dużo lat mieszka w tym samym domu. To co, przejeżdżamy przez ten komputer? Przejedziemy. Znaczy, zaczniemy od hulajnogi, potem wejdziemy na rower, potem przejadę tym wespą, potem przejedziemy autem, a potem podrzucimy pod śmieciarkę we wtorek. We wtorki przyjeżdża śmieciarka, my wiemy, kiedy przyjeżdża. Jesteśmy wiemy, jakimi szlakami jeździ. Tak. Jesteśmy na bieżąco, bo często ich gonimy ze śmieciami. Znaczy, gonimy, żeby zabrali. Żeby zabrali wszystko. Ale zobacz, on ma coś, a propos książki, jest podświetlana klawiatura. Możesz w nocy sobie pisać, żona sobie śpi. Ty mówisz, teraz ją opiszę. To pstrykanie by mnie obudziło. Żałuję, że jak pisałem książkę, to nie miałem takiej wygodnej klawiatury. Rzeczywiście to jest zajebiste, to jest wszystko pod palcami tak ładnie wchodzi. Ja to lubię takie, to jest takie delikatne. To jest dla wrażliwych ludzi, dla tych, co piszą książki, taka klawiatura. Czyli nie dla mnie. Ty, napiszmy nową książkę. Tak, napiszemy. Ale będziemy się kłócić, bo ty będziesz chciała pisać, ja będę chciał pisać. Ja będę cię pytać, a ty będziesz odpowiadał. Właśnie, a propos komputer, mnie uczyli w szkole szybko pisać. A mnie nie uczyli w ogóle. Musieliśmy, był taki program, przypomniałam sobie, był taki program, gdzie się przychodziło kolejne levele. Adaś kiwa głową, czyli to, prawda? Że były kolejne levele i to robiliśmy na informatyce, bo system MS-DOS opanowaliśmy na jednej lekcji. Więc a mnie jak już opanowaliśmy system MS-DOS w ciągu tej godziny, to uczyliśmy się szybko pisać. I faktycznie był taki program, no taki toporny dosyć, i przeskakiwaliśmy na kolejne levele. Ale powiem wam, że, a widzicie, to jest ta różnica pokoleń. Później się klawiatury pozmieniały i wszystko szlak to jest ta różnica pokoleń. A mnie uczyli pisać stalówką. Stalówka wygląda jak twój paznokieć, kurna, z takim nacięciem. Się maczało tę stalówkę, rozumiesz, w atramencie i czekaj.
Ala... Proszę nie złamać. Ala ma kota. Dlaczego uczyli Ala ma kota? No napierdzie, Ala ma komputer. To jest palec matki i żony. Lubię ten paluszek. No widzisz. Dobra, komputer jest twój. Dlaczego mój? Znaczy tak w ogóle nie jest ani mój, ani twój. Musimy go oddać. Dlaczego? Możesz sobie tylko popatrzeć i powąchać. Dlaczego my to nagrywamy? Ale ja chcę mieć taki, ile on kosztuje? Fajnie, dlaczego co? To nie ma ceny? Dlaczego na komputerach nie ma ceny? Jest! Cena dla pana pazury za darmo. Czy nie było? A, też nagrało się? No, taka sugestia, nie żebym coś tak... Ale zobacz tutaj, zobacz, to zobacz, mi się zobacz, podoba. Zobacz. Dla pani Edyty pazury, drugi gratis. Jeżeli bierzesz dwa za darmo, to trzeci masz gratis. Czyli mamy trzy komputery! Hej! Ale biznes zrobiliśmy. Słuchaj, tak się robi. Widzicie? Tak się robi biznes. Trzeba mieć wdzięk, urok i czar. Ciekawe, czy jeden będzie. Czyli wszystkiego. Ale dziękujemy MSI, bo możemy nagrać ten odcinek bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy. O komputerach, co? O komputerach. Ja sobie przypominałam bardzo miłe rzeczy. Nauka szybkiego pisania o systemie MS-DOS. Ja tak grałem w filmie Wirus, pamiętam, grałem takiego właśnie komputerowca i postawili przed... To była pierwsza moja taka klawiatura z ekranem w życiu i mówią, no i teraz wiesz, łamiesz kod. Ja tak siedziałem, tak... Aktor. Słuchajcie, za moich czasów uczono nas w szkole teatralnej walczyć na szable. Pisać na maszynie? Nie, właśnie nie. No jeździć nie. Konno. Pracę magisterską, sam im opowiadałeś, że pisałeś na maszynie. Nie ja! To kto? Kurna, przyniosłaś rękopis i mówiłaś, pani, płaciłaś hajs. Przepraszam. Płaciłaś hajs i pani na twoje zlecenie, za twoje pieniądze, pani, trudniły się takie panie, wiesz, które po prostu... Też miały kurs szybkiego pisania. Nie, one, tak, one, wiesz, i taka praca była przez trzy kalki robiona, bo ta ostatnia wersja to już była taka, że tak nie widać, bo wyobraź sobie teraz scenariusz, który masz rozdać na przykład kilkunastu osobom. Musi mieć operator, reżyser, kierownik planu. A ktoś pozmieniała w pracy magisterskiej? A nie mogła, to tak kartka, naprawdę... kartka do wyrzucenia. A ten pazura tak naprawdę nic nie umie. Odnowa, nie umie grać i ona... jest beznadziejny. Nie, i wiesz, i taki scenariusz, taka pani musiała pisać kilkanaście razy, żeby cała ekipa miała. Jak dostawałeś scenariusz, znaczy, że byłeś kimś wyjątkowym, bo to jest każdy egzemplarz był wyjątkowy, wypracowany, a teraz napiszesz, kurde, 56 kopii, leci. Rozumiesz? Że ja pamiętam, jak piszesz sobie książkę, jak się pomylisz czy coś, możesz wstawić tu zdanie. Jak pisałaś na maszynie, musiałaś wyciągnąć kartkę, wyrzucić do kosza i pisać jeszcze raz. To była tragedia, no. Aż mi gorąco, jak tego słucham. No, gorąco, jak tego słuchasz. A tak było, rzeczywiście. A tutaj masz wszystko, masz, wiesz. Ale wiesz, co mnie zawsze zastanawiało? Możesz mi odpowiedzieć na to pytanie? No. No bo jak są różne filmy takie o hakerach... No właśnie, ja tak się... Słuchaj, no właśnie, to oni hakują na takich jakichś rzępach starych. No. Dlaczego tak jest? Że to rzępy to co? Że to lepiej jakoś ci robi? Wiesz, to tak jak... No, nowoczesne filmy i przychodzi, prawda, Adaś? Znaczy, no to jest chyba dlatego, że Adaś oni tak składają sami, nie? Że to jest takie składane, że to nie jest komputer kupiony ze sklepu, okay. Oni sobie to sami konstruują. Konstruują. To sami konstruują chałupnicze. Na chałupnicze lepiej hakować. Tak. Bo ja się zastanawiam, czemu oni nie hakują na laptopach, tylko idą, wkradają. Jeden... A ty, nie mieliby się gdzie wkradać. Nie, ale też jest jeden powód. Bo laptop można wziąć pod pachę. Ale Edytko, jest jeszcze jeden powód, jak wiesz, powód produkcyjny i powód praw autorskich. Jeżeli by facet hakował na komputerze MSI... No co to za problem zaklei? No to pazur, no to... Tak się robi, no zakleja się, słuchaj, jak myśmy grali... Nie, mówię ci, ale poczekaj, tym, ale mogę ci laptop powiem... bierzesz pod pachy, po prostu idziesz, a tak to niby się nie mieli gdzie wkradać, nie mieliby się gdzie pocić i pisać i wtedy nie byłoby już, wiesz, sceny. Scena do wyrzucenia. Mówię ci, że nie wolno. Tak samo było z samochodami w filmach. Jak ja chciałem do filmu gangsterskiego samochód znanej marki, to marka mi odmówiła. Powiedziała, że nie będzie się ten samochód kojarzył ludziom z bandytami. No, to takie było zrozumienie filmu. No. A to, że jeździli bandyci tymi samochodami, to nikomu nie przeszkadzało. No, w Stanach nie mają problemu. W Stanach nie mają żadnych problemów, ale mimo wszystko, jednak wiesz, komputer, który miałby służyć czemuś złemu, nie może mieć konkretnej marki. Ja pamiętam i oni mówią tak w tym filmie, wiesz, no, że mam teraz kod złamać. Ja mówię, wirusie. W wirusie. Ja mówię, jak? No tak musisz napisać. Ja mówię, ja w życiu nie pisałem. I tak grałem, tak.
patrzyłem na ekranie. Już mamy, zhakował. W każdym razie kończąc, dziękujemy MSI. Już kończymy? Tak. Tak mi się dobrze z tobą rozmawiało. Prawda? Dziękuję MSI, bo jak nigdy. Bo mogłam być na YouTubie z tobą. Patrz, widzisz. Bo tak byś sobie sam nie poradził. No z komputerami ciężko by było sobie poradzić. Mamy promocję dla was, o której powie moja żona Edytka. Ja? Ty, no ja. Wow, jeszcze mogę powiedzieć o promocji. Dobra, ja powiem. No to nie, promocja jest, słuchajcie, jest promocja. Link, który was skieruje do promocji. Adaś wmontuje, tak Adaś, montujesz? No będzie w opisie. W każdym razie promocja jest prosta, bo jeżeli kupisz produkt w marki MSI. Nie, laptop MSI laptop. Modern albo MSI Prestige. To wtedy musisz zarejestrować się. Nie się, tylko swój zakup. Czekaj jeszcze. No. No co no? No. W każdym razie, słuchajcie, żeby skorzystać z promocji, musicie oczywiście kupić wybrany produkt, który podlega promocji. Czyli laptop MSI Prestige albo MSI Modern, zarejestrować swój zakup na stronie, link będzie w opisie, no i wtedy odbieracie nagrody. Między innymi bilet do Energylandii. O, ja to ja chciałem powiedzieć, ja w życiu nie byłem w Energylandii. A ja byłam. Dlatego chcę... Byłaś? Jak było? Mm-hmm. Nie wiem, bo pilnowałam dzieci. Bo się bałam. Energylandia. Tak, jeden bilet ulgowy, jeden bilet dorosły. No takie bilety kosztują to kilkaset złotych. To... Chyba 300-400. Słuchaj, to może też sobie taką Energylandię, jak to jest taka... Zobacz. Dwa bilety do Energylandii w gratisie. Dla Cezarego i Edytki. Wszystko, dzieci. Wszystko tu i na ekranie. To jest wymuszanie. To, co robimy, jest wymuszanie. Manipulacja czysta. A my się tym kompletnie nie zajmujemy. Po prostu komputer był. Komputera nie ma. I komputera nie ma. Moi drodzy, bardzo chciałem podziękować mojej żonie za to, że pomogła mi w dzisiejszym odcinku. Aż się spociłam, ty, ale się zdenerwowała. Ja zawsze jak przy tobie siadam, to biorę wdech, wciągam brzuch i napinam mnie. Zobacz. Dawno nie wystarczy. Jesteś zimny. Dziękuję. Czyli masz gorące serce. Kto ma zimne ręce, ma gorące serce. To ona. Dziękuję Edytce. Dziękuję za zaproszenie. Moi drodzy, a napiszcie, jakie wy dostaliście najdziwniejsze prezenty. Ja wam też kiedyś powiem, o tym zrobimy odcinek, o najdziwniejszych prezentach. Jezu, ile ja dostałem dziwnych prezentów. Część leży w piwnicy. Naprawdę? Muszę ci pokazać. Musimy pokazać ten obraz nasz. Myślisz? Może autor się będzie, nie zgodzi? Nie, będzie po prostu... Hit. Hit. To będzie to hit internetu, na pewno. No może tak. Tak, to będzie na 100%. Pokażemy wam. Będziecie pierwsi, którzy go zobaczą. Czujcie się wybrani. A później go spalimy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Szkoda, że bez Edytki, chociaż pogadam z nią, może zrobi to. Za jakiś prezent. Trzymajcie się, panie.